Siemaneczko, tu Jason. We wcześniejszych odcinkach mieliśmy potężną bitwę, jedną z pierwszych takich fajniejszych potyczek ze żniwiarzami. I w tym odcinku kontynuujemy wydarzenia po wydarzeniach na horyzoncie i chyba polecimy w końcu na Cytadelę, czego nie jestem pewny, bo znowu nie wiem, co gra wymyśli po horyzoncie, także ale zobaczymy. Dobra, kontynuujemy jazdę z Mass Effectem. Shepard, dobrze się spisałeś na horyzoncie. Może zbieraczom przejdzie ochota na atakowanie kolejnych kolonii. Dobrze było zmierzyć się w końcu z przeciwnikiem. Zasmakowałeś w tym. Zadbam o zaspokojenie twojego apetytu. Zbieracze będą teraz ostrożniejsi, ale myślę, że uda nam się inaczej ich zwabić. Zastanawiałem się, czy masz coś wspólnego z tym atakiem. Ash mówi, że przymierze dowiedziało się o mnie i o Cerberusie. Rozpuściłem kilka starannie zamaskowanych plotek, że żyjesz i współpracujesz z Cerberusem. Rozumiem. Co próbowałeś udowodnić? Podejrzewałem, że zbieracze szukają ciebie albo związanych z tobą ludzi. Teraz mam pewność. Było to ryzykowne, ale nie mogłem czekać, aż porwą kolejną kolonię. Chyba rozumiesz. Nie możemy pozwolić, żeby porwali następnych. Właśnie z tego powodu chcę powstrzymać zbieraczy. Dlatego to robimy, Shepard. Kieruję wszystkie środki na znalezienie przejścia przez przekaźnik Omega-4. Musimy uderzyć w ich siedzibę. Twoja drużyna musi być silna i zdeterminowana. Nie będzie odwrotu. Ciebie to też dotyczy. Mogę przyjąć, że zakończyłeś wszystkie swoje dawne związki? Nie twój biznes. Nie twój zakichany interes. Jeśli to może wpłynąć na misję, lepiej o nich zapomnij. Shepard... Kiedy przedostaniecie się przez przekaźnik Omega-4 do siedziby zbieraczy, nie ma gwarancji, że wrócicie. Ty i twoja cała drużyna musicie całkowicie poświęcić się sprawie, by mieć nadzieję na przeżycie. Już ja się postaram, żeby byli gotowi. Załatwimy zbieraczy, zanim się zorientują. Mam nadzieję, że wiesz, co robisz. Chcę tylko przedstawić jasno wasze szanse. Przesłałem ci akta kolejnych 3 osób. Kompletuj drużynę, a ja będę szukał przejścia przez przekaźnik. I uważaj na siebie, Shepard. Zbieracze będą mieli cię na oku. Jacob czeka. Chyba faktycznie to zrobimy. Skorzystamy z przekaźnika Omega-4 i pokażemy zbieraczom, co znaczy wojna. Nie mogę się doczekać walki. Ale trudno nie mieć wątpliwości po tym, co te dranie zrobiły na horyzoncie. Musisz być skoncentrowany, jeśli ma się nam udać, Taylor. O to mi właśnie chodzi, komandorze. Nie chcę, aby coś rozpraszało naszą uwagę. Zadbamy o domknięcie paru drobnych kwestii. Inni też chyba chcą zakończyć pewne sprawy. Odszukaj Tejna Kryosa. Odszukaj Samary. Udaj się na Hestor Strom. Prototypy przejrzyj. Krogańska witalność, krogańska strzelba. Koszt platyna 15 tysięcy. Rozwiniemy ciężki plot skóry.
No i krogańską strzelbę damy gruntowi. Dobra. Shepard, w czym mogę ci pomóc? Pozwolę ci pracować. Nie mam czasu na gadanie z nimi. Na pańskim prywatnym terminalu jest nowa wiadomość. Tak myślałem, że ktoś coś przysłał. Proszę o pomoc. Miejscowy żołnierz Przymierza dał mi ten adres. Mam nadzieję, że ta wiadomość do ciebie dotrze. To zobaczymy, co da się zrobić. Jak spotkamy kogoś, to spotkamy. Nie spotkamy, to trudno. Transmisja szyfrowana. Brak tematu. Błąd. Niewłaściwa nazwa nadawcy. Jak przeczytaliście, to niezły pojeb dopisał. Billy. Psychopata Billy. Mapa galaktyki. Zwerbuj talii, Ilium, zwerbuj egzekutorkę, zwerbuj zabójcę. Głowica węża, Cytadela. Na stacji paliw nie ma, ale to mi nie zabiera chyba. Cytadela to siedziba Rady Cytadeli. Powiedziałem, co wiedziałem. Dokujemy. Może jakichś starych kumpli spotkamy. To w tym odcinku pobłąkamy się trochę po Cytadeli. Zobaczymy, co tam za questy będą. Grunta bierzemy, bo strzelbę dla niego zrobiliśmy. Grunt i... Kurwa, nie zasłaniaj mi prosiaków wszystkich. I Garusa. Znowu poziomy, super.
Trójka amunicja, szarża. Szarża nie, bo to... No i dobra. Przedziel punkty i dalej. Grunt. Nie, Garus. Nie stać go na nic. Tego też nie. Dobra. Przyspiesza taki pocisk do 13,000 prędkości światła. Ten ziomuś mi przypomina z tego, z facetów w czerni, tego co tak kawę tam pił ciągle. Potworka. Szeregowy Burnside, jak brzmi pierwsze prawo Newtona? Sierżancie. Uprawiony ruch pozostaje w ruchu, sir. Odpowiedzi cząstkowe się nie liczą, larwo. Jeśli nie zadziała na niego larwo, popraw umundurowanie. Właśnie. Nawet takie głąby jak wy chyba wiedzą, że przestrzeń kosmiczna jest pusta. Myślałem, że dobrze będzie wrócić tu i zobaczyć, co się zmieniło. Wszystko zostało po staremu. Te same brudne ulice, padlinożercy bez sumień, więzienia, które nikogo nie wiążą. Niełatwo być stróżem prawa w takim miejscu. Dlatego rzuciłem tę robotę. Celnik SOC. Tak. SOC to chyba coś takiego jak policja u nas. Ostatnio byłem tu parę lat temu. Zaostrzyliście trochę środki bezpieczeństwa. Po ataku getów nastąpiła ponowna ocena protokołów zabezpieczeń. Wprowadzono drobne zmiany mające zapobiec infiltracji ze strony getów. Przepraszamy za niedogodności. Get by się raczej wyróżnił. To groźne założenie. Czujny znaczy bezpieczny. Ostatnio byłem tu parę lat temu. Wprowadzono drobne... To groźne założenie. Dziękuję za rozmowę. Następny. Security check. W nie broń będą chcieli zabrać, albo i nie. Co to za gówno? Wyłączcie to. Co? Naprawdę sądzisz, że... Tak, jasne. Przepraszam za kłopot. Nasze skanery dają złe odczyty. Wskazują, że jest pan... martwy. W sumie to prawda. Parę lat temu uznano mnie za zaginionego w akcji. Zechce pan pomówić z moim kapitanem? Wprowadzi pana ponownie do systemu. Znajdzie go pan tuż za skanerami, po prawej. Pomów z Baileyem. Niech trochę pokrzyczy. Nic ci nie powie tylko dlatego, że... Ta? Już widzę, w czym problem, komandorze. Według mojej konsoli jesteś trupem. Nie rób tego. Podczas mojej bieżącej misji anonimowość może się przydać. Jasne. Jesteś cholernym bohaterem. Nie grozi nam z twojej strony przemyt broni czy coś w ten deseń. Założyłem w systemie blokadę. Oficjalnie nadal nie istniejesz, ale teraz nie będą się ciebie czepiać na posterunkach. Lepiej jednak odwiedź prezydium. Rada zechce chyba wiedzieć, że jedno z ich zaginionych widm wciąż żyje. Tak zrobię. Przydałby mi się tylko dostęp do środków Rady i widm. Rada może załatwić wszystko. Najlepsze w pracy w SOC jest to, że dostajesz wszystkie potrzebne informacje. Wszystkie urządzenia i wszystkie środki. Potrzebujesz czegoś jeszcze? Czy mogę wracać do pracy? Gdy ostatnio tu byłem, w SOC nie służył żaden ludzki kapitan. SOC zanotowała duże straty podczas ataku getów na prezydium. Szczególnie mocno oberwała sekcja specjalna. Przestali ignorować zgłoszenia od ludzi. Potrzebowali mundurowych, a my byliśmy najbardziej doświadczeni. Podsłuchałem waszą rozmowę.
To nie prezydium. Oni muszą się martwić tylko protestami poza strefami wolności słowa i psimi kupami na trawniku. My mamy tutaj narkotyki, organizacje przestępcze, morderstwa. Pilnowanie porządku w okręgu to jak służba w Nowym Jorku. Czasami trzeba działać wbrew regułom. SOC się zmieniła. Lepiej już pójdę. Dobra, idziemy. Będziesz czegoś potrzebował? Powiedz. No to co jest? Sala przesłuchań. A wina. Witaj ponownie, Shepard. Od twojej ostatniej wizyty na Cytadeli minęły 2 lata, 3 miesiące i 17 dni. To centrala transportowa okręgu Zakera. Po drugiej stronie kordonu zabezpieczeń SOC dostępne są... Ambasada Przymierza przygotowała ostrzeżenie dla ludzkich podróżnych przebywających na Cytadeli. Odtwórz ostrzeżenie dla podróżnych. Po ostatnich zmianach w składzie Rady ludzie mogą... Zaleca się obywatelom Przymierza ograniczenie wypraw do sektora. Jeśli czujesz się śledzony lub zagrożony, pomów z najbliższym funkcjonariuszem SOC lub skontaktuj się za pomocą sieci stacji z ambasadą. No. To na razie wszystko. Dziękuję za korzystanie z Aviny. Życzę miłego dnia. Zakera Cafe. Słyszałem, że można tu kupić najlepsze jedzenie w całym okręgu Zakera. Coś chyba by się przydało do ten. Do statku naszego. Dla naszego kucharza, z tego co pamiętam. Oczywiście. Powieść też poczytamy potem. Objawienie. Źle pan słyszał. Można to kupić najlepsze jedzenie na całej cholernej Cytadeli. Dobra. Level 27. Szybka kolej. Nie chcę szybkiej kolei. Podobno jeziora w prezydium są pełne ryb. Nieprawda. Deleja Sanasi. Pamiątki Cytadeli, przeglądaj. Wówczas gryzę spoglądał na ciebie dziwnym uśmiechem. No, 214 tysięcy kredytów mamy. Dużo. No, za 9 tysięcy jeszcze komika nie kupowałem. Kupimy. Będzie futrzak na statku. O, rybki też. Za 5 stówek. O, następny. Model statku. Pewnie, brakuje nam modeli w naszej kaminie. Model pancernika Asari zniszczanego podczas obrony Cytadeli przed getami. Oczywiście. I model suwerena. Kup. A teraz pogadamy. Dzień dobry, przyjaciele. Witam na Cytadeli. Zareklamować. Ta sieć sklepów jest własnością Rady. Czy pracownikom rządowym przysługuje rabat? Tak. Jakie piastujesz stanowisko? Jestem byłym widmem. Jejku, nie wiedziałam, że widma mogą rezygnować. Raczej nie kwalifikujesz się do rabatu. A gdyby zareklamował cię człowiek, który pokonał Sarena? Jesteś Shepard? Jejku, z przyjemnością zaoferuję ci rabat. No to dawaj. Co mam teraz zrobić? Wypowiedz reklamy do mojej konsoli. Nazywam się Komandor Shepard, a to mój ulubiony sklep. Doskonale. Zaraz nakażę mojej WI dodanie tego do naszych reklam. Witam ponownie. Ta sieć sklepów. Zgadza się. Oferujemy różne dekoracje. Oj, chyba. Oczywiście, obywatelu. Chyba za szybko kupiłem, bo nie kupiłem z rabatem. Chociaż, no, chyba. No, trudno. Chcesz kupić którąś z tych ryb? A może weźmiemy model statku? No niby jak model statku miałby mi przypominać Cytadelę? Wygląda tak wesoło. No i lubisz statku. Ciekaw jestem, jak smakuje ryba z prezydium. Tam nie ma żadnych ryb. Reklama. Super. Shepard, chcesz kontynuować swoją edukację? Umiejętność.
technologicznie strukturami sieciowymi. Pomoże ci Instytut Technologiczny Enleria. Od zniszczenia Destynia z centrum upłynęły 2 lata, lecz proces stworzenia nowej sojuszniczej jednostki obrony Cytadeli utknął w martwym punkcie. Republiki Asari przekazały Bar, dobrze widziałem? Gdzie jest Bar? Hierarchii Turian w większości utrzymuje ludzkie O, jest. Level 28. Bar pod ciemną gwiazdą. Sprzedawca używanych statków. Też może być coś ciekawego. Witaj, ziemska istoto. Znajdziesz u mnie wiele znakomitych statków, tylko lekko używanych. I co, i to wszystko? Poziom 26. To nie w tą stronę poszliśmy, do baru chciałem iść. Goryl. Co o tym sądzisz, Michael? Lo-uros. Obywatelu, witaj w sklepie Fundacji Sirta w okręgu Zakera. O, zareklamować was? Zwróciłem uwagę na wasze ceny. Dość wysokie. Z całym należnym szacunkiem. Fundacja nie dba o zyski. Wiesz, co mogłoby zwiększyć popularność waszych usług? Poparcie mężczyzny, który... Jejku, ty jesteś Shepard, prawda? Umowa stoi. Mów do tej konsoli. Nazywam się Komandor Shepard. To mój ulubiony sklep w Cytadeli. Zaraz to wrzucę do naszej reklamy. No i elegancko. Pojemność Medigelu. 25 tysięcy. Oplot do poczy... To jest tak, to zwiększa zdrowie o 10%. No pewnie. Kup. I pojemność Medigelu. To może być przydatne. Ekstra. Poprawki układu nerwowego mogą wywołać efekty uboczne, choćby zaburzenie sprawności motorycznej. No siema. Jadłeś kiedyś ramen? To ziemski przysmak. Wy to tutaj nazywacie żarciem. Wolałbym raczej coś jadalnego. Wygląda jak robale. Martwe robale. Ludzie to lubią? Podziękuję. Zjem prawie wszystko. Z naciskiem na prawie. A szybka kolej to jest prezydium, Zakera poziom. Aha, to tak, możemy podróżować, a jeszcze lepiej. Ale jeszcze się przejdziemy. Ta istota bez klanu jest złodziejką. Przepraszam, próbuję spisać zeznania. Dzielnicowy. Nie ma o czym gadać. Ukradła moją kartę. Nieprawda! Tylko dlatego, że jestem kwarianką. Proszę przestać i wziąć głęboki oddech. Spisz ze mnie, ludzka istoto. To, że wol istoty potrzebują... Użyłem niefortunnego zwrotu. Przepraszam. Spróbuję się dowiedzieć, co się wydarzyło. To sprawa SOC, proszę pana. Zrobimy wszystko, co... Jasne. Ha. Co w naszej mocy, aby to rozwiązać. Nie potrzebujemy pomocy cywilów. Gdyby znalazł pan kartę, proszę poinformować któregoś z naszych funkcjonariuszy. Twierdzisz, że to fałszywe oskarżenie. Szłam właśnie do sklepu z używanymi statkami, a on wpadł na mnie przy Fundacji Sirta. Nawet się nie zatrzymał, żeby przeprosić. Chwilę później przyleciał z funkcjonariuszem SOC i oskarżył mnie o kradzież tej cholernej karty. Dużo czasu spędzasz na oglądaniu używanych statków? Mają sporo fajnych modeli. Chciałabym tam coś kupić i wrócić tym do floty, ale... Statek byłby znakomitym darem z pielgrzymki.
Znasz zwyczaj pielgrzymowania? Podróżowałem z pielgrzymującą Quarianką. Ja nie sądziłam, że ktoś tutaj może zrobić coś takiego dla kogoś z nas. Wiesz, kto mówi prawdę? Mój omniklucz wskazuje, że Quarianka nie ma przy sobie jego karty. Mogła ją jednak gdzieś schować. Wie pan, jacy są ci Quarianie. To z całą pewnością włóczęga. Przymknę ją. Twierdzisz, że ukradła ci kartę kredytową? Musiała. Wpadła na mnie, gdy wyszedłem ze sklepu Fundacji Sirta. Wpadła na ciebie. Jaki to ma związek z rzekomą kradzieżą karty? Tak działają kieszonkowcy. Wpadają. Tych bezklanowych Quarian cały czas trzeba mieć. No. Na pewno nie zostawiłeś swojej karty w sklepie Fundacji? Na pewno. Nic tam nawet nie kupiłem. Kartę miałem cały czas w kieszeni. Chodźmy. Proszę zachować ostrożność. Dobra, zaraz znajdziemy kartę kredytową. Właśnie przyznano mi prawo do wymiany wadliwych. Czy nie masz ochoty właśnie teraz na pyszny, orzeźwiający napój? Słuchaj, straciłem już przez te reklamacje sporo czasu. Chodzi o konwerter omniżelowy Syrzy. Magazyn? Czekaj, co tu mają? Chyba nic. Tu pari! Teraz z dextroaminokwasa. Nazywam się Komandor Shepard. To mój ulubiony sklep w Cytadeli. Witam w salonie Saronis Applications. Może... A, Shepard! Czy ja cię znam? Ja znam ciebie. Nawet przygłupi Hanar zapamiętałby człowieka, który pokonał getów. Myślałem, często że to słyszę. Rozejrzyj się po sklepie. Twoja wizyta to dla mnie zaszczyt. W mojej pracy używam szerokiego... Szkoda, że tak wiele osób nie rozumie własnego sprzętu. Poza najprostszymi interfejsami nawigacyjnymi, wskaźnik. Nie uwierzyłbyś, jak często słyszę. Dlaczego statek zawraca? Jesteśmy dopiero w połowie drogi. Wierzę. Wiesz co? Lubię wasze produkty. Bardzo. Niestety nie stać mnie... Bez obaw. Może oczywiście. Udało. Mów proszę... Nazywam się Komandor Shepard. To mój ulubiony sklep w Cytadeli. Wspaniale. Zaraz to wyedytuję i... A, mój ulubiony klient. Czym mogę służyć? Niedawno był tu pewien Volus. Nie upuścił przypadkiem tak, karty. Kupił sterowniki do systemów zarządzania atmosferą. Niestety znalazłem ją dopiero po... Jeśli go zobaczysz, to przekaż mu, że trzymam ją tu. Nie. Chciałbym coś kupić. Teraz wszystko jest... Dzięki będę za rozmowę. Będę tu, gdybyś czegoś potrzebował. Premia drużynowa plus 10 to obrażeń od mocy technologicznych. Na razie to wszystko. No więc jaki moduł technologiczny mamy kupić? Gdzie ten cymbał? Czułem, jak mi sięga do kieszeni. Proszę się rozejść. Zostawiłeś kartę w sklepie Saronis Applications. O! Zamykam tę sprawę. Proszę znaleźć stałą siedzibę, albo przymknę panią za włóczęgostwo. Dziękuję. Ja żałuję, że nie mogę ci zaoferować niczego poza słowami. O co chodziło temu typowi z SOC? Nie miał żadnych obciążających cię dowodów. Nie wiem. Od kiedy tu dotarłam, wszyscy się tak zachowują. No i dobrze. Pół godziny odcinka. Polecimy jeszcze na ten. Do baru.
Zakera, poziom 28. Ludzie pragną poznać twoją historię, szep. Kalisa bin Sinan al-Jilani, wiadomości Westerlund. Abdul Hashish. Rozmawialiśmy 2 lata temu, gdy zostałeś widmem. Doskonale się Masz chwilkę? Ukazałaś mnie w złym świetle. Żebyś mogła mnie znowu obsmarować? Mogą ci nie pasować moje metody, Shepard. Ale stoimy po tej samej... Powróciłeś. O tym się mówi. Chcę tylko, żeby inni docenili. Informatorzy twierdzą, że podczas bitwy o Cytadelę przebywałeś w prezydium. Od twoich słów zależał przebieg bitwy. Jeśli to prawda, że powiedziałeś admirałowi Hackettowi, żeby porzucił Destiny Ascension, to odpowiadasz za... Dość mam twoich nieszczerych oskarżeń. Trzeba to było zrobić już za pierwszym razem. Ty sukin synu! Głupia dziennikarka. Zadbam, żeby zobaczył to każdy w przymierzu. Sprawdźmy. Nagraliśmy to? Świetnie. No i dobra. Ciągnij się. Czymś pomóc? Bramkarz? Opiekujesz się terenami prezydium. Nie. Wiesz może, czy w tamtejszych jeziorach są ryby? To częste pytanie. Popularniejsze jest tylko, gdzie znajdę toaletę? To zbiorniki prezydium. Ma własne zaopatrzenie. Żywe ryby dostaniesz tu tylko w sklepie dla turystów. Opiekujesz się terenami prezydium. To żywe ryby dostaniesz tu tylko w sklepie dla turystów. Delei Sanasi. Czyli kiedy nalewam sobie szklankę wody, to piję tę samą, do której... Najpierw ją oczyszczają. Gdyby została tam salariańska, albo... Byłoby łatwiej, gdybyśmy wszyscy mieli takie samo DNA. Ale wszechświat uwielbia. Dzięki za rozmowę. Nie ma... Jak będziesz w prezydium, zwróć uwagę na kwiaty Demelu naprzeciwko kanału. Bardzo ładnie się przyjęły. Tancerze, zatańcz, podańczymy trochę, trzeba się odstresować. No, już potańczył. Co, nie ma z kim tu gadać? Dobra, chłopaki, pijemy kolejkę. Co podać? Albo najpierw ploteczki. Słyszałeś o jakichś ciekawych wydarzeniach w okolicy? Ja podaję drinki. Nie wiem, czemu ludzie... Słyszałeś o jakichś... Ja podaję drinki. Nie wiem, czemu ludzie... Słyszałeś o jakichś ciekawych wydarzeniach. Ja podaję drinki. Interesują cię wieści. Nie wiem, czemu ludzie zawsze mnie o to pytają. Daj coś naprawdę mocnego. Żaden problem. Trzeba się odstresować po ciężkiej podróży na Cytadelę. To jest... zielone? Na pewno spadniesz pod stół, chyba że masz prawoskrętne DNA, takie jak moje. Wtedy to cię zabije. Coś jeszcze? No kurwa, mistrz. Napić się przez hełm, no. Mistrz. Dobra, dawaj. Jeszcze jeden. Proszę. Coś jeszcze? Nie skończyłem. Jestem pod wrażeniem. Nie widziałem jeszcze, żeby ktoś wypił 3 takie. To mało widziałeś. Coś jeszcze? No pewnie. Jeszcze raz! Może coś nowego? To prawdziwe bataryjskie piwo. Nierozcieńczane. Nie pytaj, skąd je mam.
Polewam już od 8 lat i nigdy nie widziałem nikogo, kto by to wypił, nie pan. Coś jeszcze? Stoi jeszcze? Dawaj! Mam dla ciebie coś wyjątkowego. To krugański alkohol. Rynkol. Po wypiciu będziesz emitować promieniowanie. Polać ci bigla? No co? Damy radę! No jasne. Lej to w ten, no. Jak się nazywa to, co się nalewa? Sam chciałeś, brachu. Zgon jak nic. O. O. Shepard w kiblu wylądował. Szybko wstał. Na chwilę poleżał, wstał. Dobra, odstresowaliśmy się. To chyba będziemy kończyli ten odcinek póki co. A w następnym pójdziemy do rady. Na Cytadeli. Zapisujemy. No i co? Jak się podobało, to subskrybujcie mój kanał. Dawajcie łapkę w górę. Odcinków będzie cały czas coraz więcej. A jak skończymy Mass Effecta, to będziemy grali może w Mass Effecta trójeczkę, zobaczymy. Dobra, to do następnego.